chęcią przyjeżdżają do Kozienic, wymieniają się doświadczeniami, nawiązują przyjaźnie, poznają kulturę i polskie zwyczaje. Mowa o uczniach i nauczycielach z zagranicy, regularnie odwiedzających zespół szkół numer 1. Tym razem szkoła gościła grupę z Włoch. W tym miesiącu, w zasadzie kilka dni temu, w naszej szkole pojawili się uczniowie z liceo Tito Lucrezio Caro w Cittadelli, z naszej szkoły partnerskiej, z którą współpracujemy już od roku 2008. Przyjechali w ramach realizacji 7. edycji projektu polsko-włoskiej wymiany młodzieży. W sumie w ciągu tych ostatnich 7 lat szkoły wymieniły między sobą 330 uczniów. W ramach tego spotkania projektowego, odbywającego się w zespole od 28 września do 2 października, dla gości przygotowano wiele atrakcji. Uczniowie mieli zorganizowane zwiedzanie naszego miasta, zwiedzanie regionu, mieli warsztaty w szkole, uczestniczyli w zajęciach. My z kamerą gościliśmy w szkole w czwartek 1 października. Tego dnia zorganizowano warsztaty taneczne, podczas których Włosi wraz z polskimi uczniami uczyli się kroków do poloneza. Uważam, że taniec polski jest bardzo zabawny i wesoły i bardzo się dobrze bawiliśmy. Anna, uczestnicząca w wymianie w Kozienicach, jest po raz pierwszy. Uważa, że polscy nauczyciele i uczniowie są bardzo mili. Według niej to inny świat, ale wspaniały i część rzeczy chciałaby przenieść do Włoch. Przede wszystkim chodzi o przyrodę. Bardzo dużo zieleni, parków, ogrodów i można podziwiać krajobraz. We Włoszech niestety mamy dużo domów i tej natury tak nie widać. Uczennicy z Włoch podoba się też w naszej szkole duża liczba laboratoriów i dobre wyposażenie sal lekcyjnych. W czwartek poza warsztatami tanecznymi odbyły się także warsztaty komputerowe w pracowni McIntosh oraz wycieczka krajoznawcza do Puszczy Kozienickiej. Włoscy uczniowie, odwiedzając królewskie źródła, mieli okazję poznać walory turystyczne naszego regionu. Było też wiele okazji do poznania polskiej kultury, historii oraz tradycyjnej polskiej kuchni. Pewną nowością były warsztaty bardzo przyjemne i smaczne, warsztaty polskiej żywności, Polish Food, gdzie mogły uczennice włoskie same przygotować pierogi z różnymi farszami, różne rodzaje pierogów, a na koniec zajęć mogły wszystkie pierogi sobie skonsumować. Do głównych celów tego przedsięwzięcia należą. Na pewno jest to cel, który pomaga naszym uczniom opanować lepiej języki obce. Uczniowie w czasie tego tygodnia pobytu Włochów u nas i później w czasie pobytu we Włoszech bardzo dużo używają języka obcego i to jest używanie w praktyce, praktyczne zastosowanie tego, co się nauczą na lekcjach. Jak podkreśla dyrektor Paweł Boryczka, poznawanie historii i kultury innych krajów to też bardzo ważny element tego przedsięwzięcia. Włoscy uczniowie o Polsce nie wiedzą wiele. Polacy o Włoszech też nie wiedzą tyle, ile powinni, dlatego te wizyty uzupełniają nasz program nauczania. Zobaczą też, jak wygląda nauka w innej szkole. Jest to inna szkoła, troszkę inaczej się to odbywa. Oczywiście programy częściowo są podobne. Kolejnym ważnym celem projektu jest aktywizacja społeczna uczniów. Dzięki temu, że pracujemy w takich grupach, to nawiązują się jakieś przyjaźnie, mogą śmiało ze sobą rozmawiając. Myślę, że to też ma wpływ na zachowanie ucznia. Czasami jest tak, że ktoś nie ma na przykład przyjaciół, a po takim kilkudniowym spotkaniu ma ich dziesiątki. Uczniowie bawią się bardzo dobrze i to jest bardzo dobre dla naszej kultury, żeby się spotykać, żeby wymieniać się doświadczeniami i żeby widzieć, jak inne narody radzą sobie z edukacją, z wykształceniem. Podczas tej wizyty szkołę odwiedziła 18-osobowa grupa z Liceo Centifico z Cittadelli. Swoich włoskich kolegów na wiosnę przyszłego roku odwiedzą uczniowie z Kozienic.